Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona, ale szybko słuchajcie, wyskoczyła mi karta z runą, ale nie dziwię się w ogóle, Sovillo, więc jest to energia potężna, jest to moc, jest to siła, jest to dynamika, prawda, ogromna dynamika, więc dużo się będzie działo, bardzo intensywny czas, możliwe tutaj dużo, że przyjdzie informacji, wiadomości, takiego wewnętrznego też, jakby nowego ukierunkowania, przebudzenie, olśnienie, słuchajcie, gdzieś tu nas będzie ciągło w jakimś kierunku. Oj, bardzo dynamiczny czas, bardzo dynamiczny czas. Świetny czas też, słuchajcie, żeby się czegoś uczyć, nauczyć, zdecydować na jakiś kurs, szkolenie, jakąś naukę czegoś. Bardzo dobry czas na to. Dobra, patrzymy. Ale pięknie. Zaczynamy od umiarkowania dla skorpionów. Co dalej? Pojawia nam się tutaj rycerz kielichów. Prywatne sprawy na razie robimy. Dla skorpiona na ten czas poproszę. Mamy maga. Okej. Koło fortuny. Zobaczcie, 11 nam się zrobiło tu. Dobra, co nam się tu chciało wyrwać? 3 kielichy. I mamy tak. Głupiec. Nowy początek, kochani. O, wow. No, kochane skorpiony. No to my już tu możemy świętować. Zobaczcie. W pracy jakieś wielkie święto. W tym obszarze poza prywatnym, może tak powiem. O, bo to nie musi być praca. To może być, mogą być studia, może to być jakikolwiek obszar. Poza prywatnym tu jakieś potężne zwycięstwo, jakiś potężny, ojejku, spełnione marzenie, pragnienie, nowy początek, świętowanie, ogromna radość. Wow. I potężna zmiana, zakończenie wcześniejszego etapu, pójście zupełnie w nowym kierunku. Widać, że tu coś zostało dopracowane. Mamy umiarkowanie na początku. Oczywiście zupełnie możliwe, że to będziemy robić. Zobaczcie, tu mamy kartę kochankowie. Czyli to może być jakaś współpraca między tobą a kimś. Może nowa, może taka nowa albo rozwijająca się. O tak chciałam powiedzieć. Mamy 9 pentakli tutaj. Zobaczcie, więc wow. 69 nam się pokazuje, więc też bliźniacze płomienie. Ktoś tu może poznać kogoś, kto się okaże takim właśnie bliźniaczym płomieniem, bratnią duszą na głębokim poziomie, na głębokiej płaszczyźnie. Możliwe, że w pracy tego kogoś poznasz albo pracujesz z kimś takim i to nie musi być romantyczne. To może być współpraca, może być romantyczne jak najbardziej. Na końcu jeszcze mamy, zobaczcie, znowu pazia kielichów i księżyc. Ty nie wiesz o tym, kompletnie nie masz pojęcia. To jest coś nowego dla ciebie i to się okazuje, to przychodzi, może uczucia ci wyjdą w tym czasie. Może znasz tą osobę, ale nie uświadamiasz sobie jakby uczuć do tej osoby i w tym czasie te uczucia wyjdą. Pokażą się, po prostu wyjdą i się pokażą tobie. Czekajcie jeszcze raz, bo nam wypadła zbyt duża ilość. Dla skorpionka, co tu dla skorpionka? Dobra, ktoś tu serduszko uzdrawia, to już od razu pokażę, kochani, czekajcie. Uzdrowienie serca, uwalnianie się z czegoś toksycznego. Ja czuję jakieś toksyczne rzeczy, może gdzieś były wewnątrz i teraz się skorpionki uwalniają z tego. Tak. Co jeszcze? Dobra. Cupid's Arrow. Czyli będzie tu dla kogoś romantyczne, słuchajcie, strzał. Ktoś tu się zakocha po prostu, ale to tak od razu. Tak, możliwe, że w pracy, na przykład w szkole, w pracy, w urzędzie, gdzieś tam, poza prywatnymi sprawami, spotykasz kogoś, poznajesz kogoś, może na jakimś przyjęciu, gdzieś. Jesteś gdzieś, spotykasz kogoś i bach, po prostu, no... Miłość od pierwszego wejrzenia i nieważne jakie ty tam masz rzeczy w swoim życiu obecnie, kogo tam masz, kogo tam nie masz, nie jesteś w stanie się oprzeć temu. To jest tak potężna pasja, tak potężna chemia, tak potężne przyciąganie, a do tego od samego początku serce się wyrywa, aż to widać w tych wszystkich energiach. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Czyli, kochani, jeżeli sobie ktoś nie życzy tego rodzaju kwestii, to siedzieć w domu cały tydzień. No najlepiej.
Gdzieś się schować, gdzieś się ukryć, bo tutaj to idzie do skorpionów. Ewidentnie. Ewidentnie, bardzo silnie. Wow, zmiany potężne. I co więcej, to jest wymanifestowane przez ciebie. Czyli w większości tu są rzeczy, tu są osoby, które chciały tego. Jeżeli nie czujesz, że to z tobą rezonuje, to zobacz sobie to, co masz w ascendencie, w księżycu, w Marsie, w Wenus, w Merkurym, bo ja czuję, że tutaj jest tak jakby monotematycznie, prawda? Sukces, spełnienie, szczęście, miłość, radość, obezwładniająca radość, powiedziałabym. Tutaj widać potężny sukces. Potężny sukces. Dobra, dopytajmy jeszcze. Tak, dla skorpionów. Okej. Zobaczcie. Pleasure with a close friend. Pleasure, wiecie, pleasure. Pleasure to jest przyjemność, jakby ktoś nie wiedział. Także słuchajcie, tutaj widać, że faktycznie pojawia się. Ach, muszę to zostawić. No widzicie, no takie karty potem mi YouTube tam. Także lepiej zostawić. Wiemy, co tam mamy. Karta kochankowie. No, jest tu pleasure, słuchajcie, jest przyjemność, czyli relacja przyjacielska wchodzi na wyższy poziom. Co więcej, zobaczcie, docenienie starań, jak to się mówi, uhonorowanie, dokładnie, uhonorowanie działań, docenienie tego, kim jesteś, tego, jak działasz, jak pracujesz. Oj, tutaj czuję podwyżka, zmiana na lepsze. Może nowa praca, propozycja może od kogoś nowej pracy, która bardzo ci się podoba. Może być awans, jak najbardziej dla kogoś. Zdane egzaminy i świętowanie, jak najbardziej. Coś nowego się pojawia, co sprawia, że czujesz, że będziesz kwitnąć po prostu i twoje marzenia się spełniają. To może być przeróżna rzecz, przeróżności to mogą być. Ale znowu, bardzo cię to cieszy. To jest dla ciebie niesamowicie radosna rzecz, kwestia, informacja. Masz ochotę świętować, masz ochotę dosłownie, czuję, tańczyć. Taka radość wielka tutaj. Natomiast zobaczcie, slowly but surely getting ahead, pomalutku do przodu. Czyli cokolwiek by tu się nie działo, nie wydarzyło, pomalutku działaj dalej, bez jakiejś nerwówki. I dotrzesz tam, gdzie pragniesz dotrzeć. Uciesz się z tego, co już udało ci się zrobić, osiągnąć, zorganizować, gdzie zadziałać, jakkolwiek. Bo ja czuję, że to docenienie siebie, docenienie tego swojego momentu, tego swojego też wcześniejszego działania da ci dużo siły i mocy do dalszego działania, co jest niesamowicie ważne, prawda? Dobra, co tu dalej czuję? Ktoś idzie z emocjami, z uczuciami, żeby wyrazić, żeby powiedzieć, żeby się podzielić, żeby zaprosić ciebie do jakiegoś, albo do związki, do związku, do relacji, albo do jakiegoś projektu. Może ktoś będzie cię chciał zaprosić do jakiejś współpracy, do pracy w obrębie tego, co ty kochasz robić, bo to jest coś, co ty absolutnie kochasz robić. Gdzieś, gdzie się widzisz, gdzieś, gdzie czujesz, że po prostu skrzydła rosną i serce aż podskakuje z radości do góry, prawda? Okej. Dobra. Czekajcie, bo tu czuję, że jeszcze jedną mam wyciągnąć. Prawdę ukrytą nam tasuje w międzyczasie. Okej. Zobaczmy sobie, o co tutaj chodzi. O, odwrotnie. Tak. Ktoś tu wie, że przesadził, że przegiął, że postąpił niewłaściwie. Wie. Ktoś sobie to uświadomił, więc no, niby można by powiedzieć super. Tylko co dalej, prawda? Ta osoba dalej mówi, że byłaś czy byłeś najlepszą rzeczą, która się przytrafiła tej osobie w życiu, więc to docenienie tu przychodzi, zobaczcie, czyli to docenienie to nie tylko jest w sprawach zawodowych, także widać, że ktoś prywatnie może cię stracił, może postanowiłaś czy postanowiłeś odejść, coś, kogoś zostawić za sobą i teraz ten ktoś sobie uświadamia, to była wartość, ten ktoś był wartością w moim życiu, prawda? Czyli ty. Oczywiście całkiem możliwe, że ten ktoś postanowi być wracaczem, prawda? Nie wiem, czy w tym tygodniu koniecznie. Może dla niektórych tak, bo mamy tego rycerza kielichów, czyli ktoś idzie tak,
trochę naiwnie, prawda? Z taką myślą, że tu się jeszcze wszystko da poukładać, chociaż może być trudno. Mając nadzieję, że to sobie wymanifestuje, że będzie zmiana i że będzie znowu dobrze, prawda? Pytanie, czy ty przyjmiesz tego kogoś? Czy to jest też twoja manifestacja? Czy to jest też twoje pragnienie? Czy to jest też twoje marzenie? Bo ja czuję, że tu dla niektórych z was może być to zupełnie co innego. Bo zobaczcie, on patrzy w tą stronę, czyli on patrzy w przyszłość, a ty jesteś tu i teraz. Ty jesteś magiem, prawda? Ty jesteś tym kreatorem, twórcą swojego życia. Ty jesteś tu i teraz, ty jesteś tu i teraz. A ten ktoś tam, no bo kielichy, opowiada, baja, jak to będzie dalej w przyszłości pięknie. Prawda? Czy przyjmiesz tego kogoś? Każdy tutaj, słuchajcie, będzie inaczej na to reagował. Wiadomo, czytanie ogólne. Jeszcze mamy jedną energię. Zobaczcie. I'm so attracted to you. Komuś się, jak bardzo podobasz. No ta pasja tutaj, słuchajcie, skądś się bierze w tym czytaniu, prawda? Ta siła, ta moc, którą tu czujecie na pewno. Dokładnie. Ulala, taki tydzień, że po prostu, dokładnie. Powiedziałabym ogromne zmiany na wielu płaszczyznach, ale wynikające z jakichś radosnych zdarzeń, wydarzeń, sytuacji, propozycji, ofert, więc wow. Tak. Co tu jeszcze byśmy sobie, co tu byśmy sobie jeszcze ułożyli? Ok, jeżeli ktoś z was jest w pracy, która jest właśnie beznadziejna i nie podoba ci się to, co robisz, nie podoba ci się może ten zawód, może ta atmosfera, co ci się tutaj nie podoba, to ty już tam wiesz. Jeżeli masz coś takiego, to tutaj zdecydowanie albo rodzi się w tobie taka myśl, bo mamy Sowiello na samym początku, prawda? Taka iskra, taka inspiracja w tobie, wiesz, taki przełom nagle i mówisz, dobra, ja chcę iść w nowe, ja chcę się cieszyć moją pracą, ja chcę się cieszyć tym, co robię, ja chcę z radością się budzić rano, prawda? I oczywiście te wszystkie zmiany, które za tym idą. I głupiec co pokazuje? Pozwól sobie na to, by zaryzykować. Pozwól sobie na to, by, tak jak mag, z tymi narzędziami, które masz do dyspozycji, z tymi umiejętnościami, które masz do dyspozycji, zrobić dokładnie to, co potrafisz. To, co lubisz robić, to, co kochasz robić, prawda? Bo często mnie pytacie, no dobrze, ale co jest tym moją rzeczą, którą ja mogę robić, że co to jest to coś, co tak mnie uskrzydli? Co to jest to coś, co jest dla mnie jakby na to życie, na ten moment, na ten czas? Dokładnie to, o czym jak myślisz, to rosną ci skrzydła. Dokładnie to, co sprawia, że czujesz się nieziemsko cudownie. Dokładnie to, co sprawia, że nie czujesz, że idziesz do pracy, tylko czujesz jakby zajmować się swoim hobby, pasją, a przy okazji mieć za to płacone, prawda? I wtedy nie czujemy, że to jest praca, a już na pewno nie robota, prawda? To jest pasja, która daje możliwość przeżycia, przetrwania w tej przestrzeni. Więc, oh my gosh, to jest coś, o czym każdy marzy, prawda? Wykonywać taką pracę, która jest cudowna, wyjątkowa, która daje spełnienie, satysfakcję, radość, a do tego jeszcze pieniądze, które pozwalają się utrzymać, które pozwalają przetrwać, które pozwalają przeżyć, prawda? Jest tutaj rada, skup się na jakiejś współpracy, która przynosi ci wysokie korzyści, bo widać, że tu jest coś takiego, bo to ma potężny potencjał na dalszy rozwój, który jest tutaj widoczny. Koło fortuny pokazuje, że zmiana jest ogromna. Oczywiście, że coś musi odpaść, prawda? Bo jak się koło fortuny kręci, to tu widzicie, jak fajnie jest pokazane, że coś musi odpaść z tego obrazka. Żeby coś nowego mogło przyjść, musisz zrobić miejsce, przestrzeń, prawda? Więc jeżeli będzie wracać coś, co odeszło, czy ktoś, kto odszedł, bo cię nie docenił, to teraz dobrze się zastanów, czy chcesz przyjąć tego kogoś, czy to coś do swojego życia, bo zajmie to coś albo ten ktoś, to miejsce, tą przestrzeń, którą teraz masz wolną,
i która może być wypełniona przez to coś fantastycznego, co tu do ciebie idzie. Ten wracacz, co by to nie było, może to być wcześniejsza praca, może nawet obecna praca, może być takiej energii wracacza, jakby, bo może w sobie już masz decyzję podjętą, zostawiam to za sobą, prawda? A tu może ktoś będzie chciał ciebie może namówić, przekonać, żeby tu zostać jednak. Może tam dwa grosze dorzuci i powie, och, zostań, zostań, ja ci tu dam 2,50 więcej, prawda? Rozumiesz? I ty musisz rozważyć wtedy, co jest dla mnie ważniejsze, co jest dla mnie istotniejsze, na co stawiam tutaj, prawda? I czy chcę się zatrzymać przy tym, co było, czy idę w nowe. A tu jest pokazane, zobaczcie, 3, 9, 10, do przodu, prawda? 69 przeciwności łączone, które prowadzą do ogromnego sukcesu. Ogólnie sukces, ozdrowienie, słuchajcie, nowe pomysły, olśnienie, przebudzenie, zrozumienie. No, tydzień niesamowity. Także kto ma ochotę, słuchajcie, przyjmujcie tą energię. Możesz sobie napisać, przyjmuję. Możesz po prostu powiedzieć sobie, tak, przyjmuję. Możesz napisać w komentarzu, ja to podbiję później moją energią. Jak czujesz? Jak pragniesz? Ale powiem wam, że zmiany niesamowite. Po prostu czuć. Oczywiście czytanie ogólne. Nie będzie to dla każdego. To będzie dla tych, z którymi to rezonuje. Dla tych, którzy tu coś robili, gdzieś to pasuje ta historia, prawda? Tyle, kochani, mini wybierz kartę na koniec, tak? Jak zawsze, możesz zapytać o sytuację, osobę, wydarzenie. 1, 2, 3. Dla skorpiona, jedyneczka. Tutaj mamy, zielone światło i tak. Dwa. Nie, czerwone światło, uważaj, zastanów się, czy to jest dla ciebie dobry kierunek. 3. Zdecydowanie nie. Podobnie jak u dwójeczki, zastanów się, czy to jest dla ciebie dobry kierunek i czy to na pewno jest dla ciebie dobre, o co tu pytasz. Bo coś ciebie tu próbuje w drodze zatrzymać. Tyle, kochani. Utulam mocno i życzę nam naprawdę wyjątkowego czasu i niech ten tydzień jak najpiękniej każdemu z nas się zrealizuje. Utulam. Pa, pa.